Zawodnik gotowy? Na pistolet, ja. Uwaga! Jak może nie być? Na pewno próbował zrobić taki model, że nie wolno, żeby ktoś wykonał, jak na przejdzie takiego Okay, teraz nie spierdol, tylko powoli. No teraz precyzja. Kurwa, no. Kurwa, musiałem. Co jest? Jeden za mało w magazynku był. Spójrz go. Las do komory. Celuj. Nie pa. Czas. 72:40. Bardzo ładnie. Tamten. O ten, tak. Nie. No dobra. Wywaliłeś jednego. Tak, tak, no, ale trudno. Okej, okay, poszedł do tyłu. Ale masz proch śmierdzący. 48:34. Na tym składa 45. 34. Na jakim prochu? Coś tam chyba się poprawiał. Że pięzika. No. No i wszedł tak, no. Czas 31:71. 31:71. 4. Jorka, szeryfa tam nie musi być. Ja jest załadowany. Dobra, ja nawet nie masz aparat. No bo ja ci gotowy? Nie, nie, ty też tak miałem. Ten dziesiąty kurs. I muszę go poprawić. Uwaga! Tylko się tam ułoży. Wiem, on się odchylają. Oni się odchylają, czyli ja wierzę tak i to jest... Kurde, to mi odwrotnie. To jest to, on się po prostu styla. Mogę doładować, Paweł? Nie. Tam odmierz się. Jest wyrzuciłeś i... Jest wyrzucony. Jest wyrzucony, tak jak wszyscy. 43:08. 43:08, 1, tak? Jeden mis, tak. Broń do góry. Kurde, nie wiem, czemu to zrobiłeś, było dobrze, ale... Broń... Uwaga. Ty jesteś? Nie, no ja po tobie i wszystko w tym macie. Nie mam być. Gdyby mam jeszcze raz, bo tyle do...
Otwórz lewarę. No i dobra, i tak zrobimy. Zaczynałem to i skończyłem. Tak. Blisko wal. Jestem blisko, po cholerę tak dalej. Liczyłem na to, że wal pan. Rozłożymy to, może ewentualnie tam medalem rozkładać na tym z tej duszy dyplomy, wszystkie inne pierdoły, które są. To ten medal do... Tak. Otwórz. 8-6-24. Zapraszam na zawody w Luszynie trzydniowe, które odbędą się w lipcu między 19-21. Najważniejsze zawody w roku. Szykujcie się na ciężki łomot. Nie będzie lekko. To zostało nagrane. Tak. Nie będzie lekko. Olo stał się właścicielem szybkiej strzelby, także jest szansa, że nam dopierdzieli, o czym wielokrotnie wspomina. Słuchajcie, no fajnie, że nam się to udało, jego strata. Skończyliśmy w takim samym składzie, jak zaczęliśmy. Tak, także myślę, że... Ale na początku był dużo większy. Dużo większy, ale nikogo nie trzeba było przysypywać. Ale nie, Daniel, Dorotka mówiła coś, jak się żegnała, że nie ma ręki, czy coś. To co, zaczynamy od kategorii rewolwerowej, tak? Że coś ma dziurę w nocy. Także kategoria rewolwerowa, rewolwer tarczowy. Trzecie miejsce, poproszę. Agnieszka, będziesz dyplomy dawać, ja albo medale. Ja to trzeba, żeby się nie rozwiało. Ty medale będziesz zakładał. Ja? Tak, Andrzej, medale. Dobra. Trzecie. W kategorii rewolwer target, trzecie miejsce, Andrzej Saplika. Się załóż. Może ja będę go zakładał. Proszę bardzo. Drugie miejsce w kategorii target rewolwer, Olczyk Włodzimierz Gladiolo. Brawo! Brawo! Jasne. Drugie, bo nie wziąłeś tamtego rewolweru. Gratulacje. Staj sobie z lewej. I pierwsze miejsce w kategorii target rewolwer, Danowski Zbigniew. Brawo! Jeszcze wiesz, chwila dla prasy. Tak, on musi w środek wejść, bo ma pierwsze miejsce, nie mamy, no. Czy coś mnie ominęło? To Zbyszku, nie, na razie jeszcze nie. Gratuluję. Na razie jeszcze nie. Bo usłyszałem o klasku. Dyplomy do przodu. Brawo. Dyplomy do przodu. Dziękujemy. Kategorię. Czekajcie chwileczkę, czekajcie. Czekaj, bo to chwila dla prasy. Dla ulicznej. Nieważne dla działkowca polskiego. Kategoria Black Powder Clays, czyli rzutki czarnoprochowe. Trzecie miejsce, Andrzej Saplika. Brawo! Kiedyś byłem wiecznie drugi. Kiedyś byłem wiecznie drugi. W strzelectwie? Za zajęcie drugiego miejsca, Jerzbicki Zbigniew. Pionie, nieważne. Brawo! Selfie stick teraz jest potrzebny. Proszę bardzo. Dzięki. Zdejm kapelusz. A śmiechnie. Klęki. Ale jaka on ma ładną glacę. Zajęcie pierwszego miejsca, wrzutka czarnoprochowych, Marek Nalepa. Brawo! Użyczanie strzelby do konkurencji czarnoprochowej. Dziękuję, Andrzejku. Jest niewskazane. Jest wskazane, ponieważ widać, że kolega dostał za to. Gratuluję, do środka proszę. Dobra, chwila dla prasy. Mieliśmy taką konkurencję, nie wiem czy mam się... I drugie miejsce w tej całej konkurencji Shotgun Target, Michał Kowalkowski. Brawo! Ale to wszystko przez moją amerykańską strzelbę. Dziękuję. Andrzej, ale jak to mówią Rosjanie, boch trojcy lubi. I mieliśmy takiego zawodnika, który zrobił skupienie mniej więcej takie, jak się robi z Margolina. Strzelając z pompki. Nie wiem, ale tam było coś około 96 czy 4 punktów. No, tyle wytrzepał. Olo! Brawo! Pierwsze miejsce! Dziękuję. Dziękuję. Chwila dla prasy. Chwila dla prasy.
Dobra. Jeszcze chwilkę. Dziękuję. Kategoria Target Rifle. Strzelanie z karabinu czarnoprochowego na 50 metrów. Miejsce trzecie, Marek Nalepa. Brawa. Widzisz, nie było tak źle. Bardzo. Dlatego ci nie pozwoliliśmy strzelać rewolweru, bo to już... No.